Witam serdecznie. Nazywam się Bartosz Zalewski. Jestem prowadzącym pierwszego stand-upu online. Nikt na to nie wpadł jeszcze. Także witam serdecznie, moi drodzy. Jest z nami dzisiaj 5000 osób. A pierwszy rząd jak zwykle pusty, Uy, widzę, że nie pierwszy raz, nie pierwszyzna. Ja. Tak, moi drodzy, e, zgadza się, e, większość imprez jest, w tym momencie przenosi się do sieci, e, ale pozostają te same zasady, także e, przypominam, że e, prosimy nie przeszkadzać, e, najebanym, najebusom oraz ludziom przeszkadzającym e, za karę zostaną oni wyrzuceni i do rogu i tam klęczą na grochu i e, myślą o tym, co dobrego Stanisław Kosta dla nich zrobił. E, taki ziomek był. E, no, i co tam jeszcze ciekawego się dzieje? No, w ogóle imprezy odwołane, nie? Imprezy e, masowe są odwołane, czyli imprezy powyżej tysiąca osób, czyli odwołali twoją starą, bo ona e, codziennie ma tysiąc osób w piździe. Wiecie, o co chodzi? Też... Ty, co? Nie podoba ci się ten żart? Swoniaku? Ha? Tak, jesteś cwany, myślisz? Myślisz, że nie wiem, co zrobiłeś? Ostatni raz tak będzie. Czas na tak zwany crowdwork. E, moi drodzy, e, tam w domu. 40 po lewej. Długo ze sobą jesteście? Dwa tygodnie, tak? Tak, jeszcze ile? Cztery, tak? Tyle Morawiecki wam dał. Dobra, to starczy. O, tu widzę jeszcze. O, gościu, gościu. O, gościu. Tobie to, tobie to chyba, tobie to chyba zdarczy, co? Tobie już zdarczy, ty już się napiłeś. Co, powiedz, skąd do nas przyjechałeś? Z Antarktydy? Że... Z Antarktydy? To ja, słuchaj, tobie już starczy bycia... E, tym pluszowym pingwinem, teraz będziesz prawdziwym chłopcem. Kurwa, myślałem, że, się, że wyjdzie. Huuu! To jest Piotrek, był szumowski. A Piotrze, wiesz dlaczego e, najwięcej niewolników to Polacy? Sami się zgłaszali, bo słyszeli, że można dostać tak 5-6 batów. <noise> to jest klasyczne. Jak się nie śmiejesz z tego żartu? Nie, ale słuchajcie, bardzo się cieszę. Mamy też wiadomość od e, organizatorów. E, otóż e, właścicielka lub właściciel. Samochodu Mercedes klasy S e, o rejestracji DWR 712 i dalej nie podaję. E, mam informację, Twój samochód jest w złym guście.